Cześć, cześć, cześć. Witajcie, moi kochani, bardzo serdecznie w krótkim filmie. Jak to u mnie bywa, krótkie filmiki odnośnie rzeczy magicznych. I dzisiaj będzie, słuchajcie, o bursztynie. Może to nie będzie jakaś, Bóg wie jaka, ogromna wiedza, ale na pewno takie 3-4 bardzo przydatne podpunkty. Witam Instagram, witam Facebooka. Jestem na dwóch statywach, będę próbowała się rozdwoić. Dorota, zapalisz mi światło, zobaczymy, czy będę lepiej oświetlona, bo trochę mroczno. Jestem świecowa i lampowa. I stała się światłość. Nie, to nie jest dobra rzecz. Mnie razi. Witam ci za pana. Nie, spoko. Dobra, damy radę, byleby mnie było słychać. Okay. Witam was wszystkich serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj o bursztynie, ale zanim bursztyn, to pokażę wam stworzoną dzisiaj ziarnuchę. Panna ziarnuszkowa, panna na bogactwo, na przyciągnięcie wszelkich dobrobytów w miejscu zamieszkania, czyli do domu generalnie. Także myślę, że będzie super. Kot skacze, żeby mi tu statywów nie zwalił. Słuchajcie, o bursztynie, dlatego że ja może nie jestem kamienna, czyli nie jestem wielkim znawcą kamieni, naprawdę są cudowne szkoły odnośnie kamieni, kursy, rewelacja, ale są takie kamienie, których używam, albo które mnie przyciągnęły, albo które lubię. I właśnie jednym z takich kamieni jest bursztyn po prostu, który gdzieś odkąd pamiętam, nie wiem, w taki świadomy wyjazd nad morze, był w wieku lat 11, świadomy, bo mam z tego i zdjęcia i pamiętam pewne rzeczy. Wtedy pierwsze takie półdniowe déjà vu miałam na zasadzie, że szłam plażą, znajdowałam pewne rzeczy i generalnie też znalazłam bursztyn. Miałam wrażenie, że to już było, ale naprawdę to nie trwało przebłysk, tylko trwało bardzo, bardzo dużo. I słuchajcie, stąd też to takie zamiłowanie do bursztynu bardzo duże. I dopiero potem z taką świadomością magiczną przyszła wiedza o bursztynie. Przyszła wiedza o bursztynie i naprawdę parę rzeczy do wykorzystania jest. Słuchajcie, przede wszystkim jeżeli chodzi o bursztyn, należy pamiętać, że jest to jak gdyby krew naszej matki ziemi, krew drzew. Jest to po prostu żywica. Uważa się, że to jest kamień, bierze się je pod minerał, natomiast jest to po prostu żywica. Natomiast ma w magii kilka zastosowań. Pierwszą rzeczą, którą należy pamiętać o bursztynie, to jest jedna bardzo ważna rzecz. Bursztyn bardzo ładnie nas oczyszcza, rewelacyjnie nas oczyszcza, ale bardzo szybko kumuluje w sobie negatywne energie i jest w tym świetny, czyli do nas nie docierają pewne rzeczy, tylko właśnie bursztyn je przejmuje. Natomiast bardzo szybko te rzeczy oddaje, dlatego co należy pamiętać o bursztynie, że bursztyn powinien być ewidentnie dobrze oczyszczany. Kotek, nie chwiej statywema. Jeżeli nosicie bursztyn w postaci wisiorów, w postaci pierścionków, to z tym oczyszczaniem nie ma problemu, jeżeli świadomie myjąc ręce myślicie, żeby ta woda oczyściła ten bursztyn, to wtedy nie ma faktycznie problemu. Natomiast jeżeli chcemy zrobić jakiś talizman z bursztynu, który leży, to tu już trzeba pamiętać o tym, że ten bursztyn ma być szybko oczyszczany. Jest doskonały jako odpromiennik, bo on bardzo szybko łapie energię, z tym, że no ją bardzo szybko oddaje. Dlatego o tym oczyszczaniu należy pamiętać. I to jest taka podstawowa rzecz dotycząca bursztynu. Słuchajcie, z czym nam się kojarzy bursztyn? Odmian bursztynu jest mnóstwo. Są oczywiście zielone, są brązowe, ale najczęściej bursztyn nam się kojarzy z tym złotym, pięknym kamieniem. Dlatego jest to kamień, który bardzo często przyporządkowujemy do splotu słonecznego. Jeżeli jest to kamień przyporządkowany do splotu słonecznego, trzecia czakra jako czakra koloru żółtego, to oznacza, że on może być piękną bramą i piękną ochroną przed bieżącymi rzeczami, które nam się w życiu przytrafiają. Tak jak splot słoneczny, jest to czakra działająca na zasadzie interakcji z otoczeniem, czyli wszelkie nerwowości, wszelkie stany takiego zderzenia z rzeczywistością, pierwsze energetycznie odbijają się w naszym splocie słonecznym i
Podobnie, jeżeli chodzi o bursztyn, on pięknie ten splot słoneczny oczyszcza, ale też ochrania. Natomiast po dniu noszenia takiego bursztynu w okolicach splotu słonecznego należy go oczyścić, dlatego że, tak jak mówiłam, bardzo szybko wydala z siebie zabrudzenia. Łatwo łapie, bardzo łatwo go oczyszczać. Jak oczyszczamy kamienie, jak oczyszczamy przedmioty, na pewno Wam jeszcze zrobię taki filmik w zupełnie niedługim czasie. Natomiast należy pamiętać, bursztyn lubi wodę. Znowu, na zasadzie skojarzeń. Skąd pochodzi bursztyn? Z morza, czyli wody zasolonej. On będzie świetnie odżywał, świetnie nabywał energii, nie przy detergentach, nie przy occie, ale właśnie przy solonej wodzie. On wtedy odda do wody to, co zebrał, nabierze z tej wody energii. Dlatego jeżeli Wam bursztyny blakną, bo kamienie żyją i tak naprawdę może się zdarzyć, że kamień umiera, czyli blaknie, czyli zdarzają się jakieś takie rzeczy, że nie ma już tej barwy, jest jakiś smutny ten kamień, to bursztyn akurat świetnie, solona woda, słona woda, proporcje jak w naszym morzu, około 5%, także bardzo będzie łatwo łapał energii. Jako że najczęściej nam się ten bursztyn kojarzy ze złotem, bardzo dobry jest przy magii dobrobytu, czyli możemy ołtarz udekorować bursztynem przy magii dobrobytu. Jako kamień solarny również przywołuje bóstwa solarne. Tak? Czyli tutaj, jeżeli mamy wzmocnienie, dobrobyt, ale też taką... że mamy gdzieś zabłysnąć, że mamy coś zrobić takiego spektakularnego, również bursztyn wykorzystany w magicznych ołtarzach, przy świecach, które palimy w tej intencji, bardzo ładnie nam doda energii. Przyzwanie bóstw solarnych, czyli takich, którzy dają męskość, te męskie cechy, siła, co się mówi, siła, odwaga, czyli w rytuałach magii odwagi, przeforsowania czegoś, rewelacyjnie. Idealna sprawa byłaby pełnia, niedziela, pełnia w znaku lwa z użyciem bursztynu i złotej świecy na super dobrobyt. Taka magia. Bursztyn jako kamień słoneczny również bardzo lubi słońce, więc jeżeli chcemy naładować go energią, to może być to energia słoneczna. Bursztyn oprócz ochrony zbierania negatywów bardzo ładnie dodaje nam energii i wzmacnia, więc jeżeli chcemy jakikolwiek rytuał, żeby wzmocnić pewne rzeczy i działania, możemy również użyć bursztynu. Pamiętajcie, że bursztyn pięknie płonie, no jest to żywica, więc robi się również kadzidła z bursztynu. Ja nie mówię, że trzeba tam piękne okazy marnować, ale u nas na naszych terenach tego bursztynu sporo. Są również kopalnie, obywki takie, tak to się przepłukuje takie te bursztyny. Ludzie bardzo często palili bursztynami w piecach, bo po prostu on się świetnie spala. Żywica, drzewo. Było, nie było. I również używane jest jako kadzidło. Zapach ma specyficzny. Cierpko, gorzki. Nie za bardzo lubię kadzidło z bursztynu, ale jeżeli używamy magii nie tylko świec, ale na przykład magii powietrznej, czyli kadzidlanej, bursztyn bardzo dobrze oczyszcza otoczenie, ale również może być świetnym zastępstwem cynamonu, który po oczyszczaniu możemy doładować. Zobaczcie, szałwia ma energię żeńską. Szałwia bardzo dobrze oczyszcza. Dodaje się po szałwii Palo Santo, które jest energią męską i wtedy robi nam się yin-yang, czyli ten zen i tutaj całokształt jak gdyby energetyczny. I podobnie możemy wykorzystać kadzidło z bursztynu, czyli bierzemy, oczyszczamy na przykład szałwią, a intencyjnie kadzidłem z bursztynu ładujemy dobrą energią nasze domy, pomieszczenia. Tak? Tak jak mówię, ja nie jestem ekspertem kamieniarskim, ale jeżeli chodzi o magiczne użytkowanie pewnych rzeczy, to sporo pomysłów. Świetnie okadza, oczyszczając albo podnosząc wibracje otoczenia. Kolejne skojarzenie magiczne. Nalewka z bursztynu. Ja myślę, że wielu z nas
o takiej nalewce z bursztynu słyszało, czyli sprawy zdrowotne. Więc poprzez analogię, co może dodać bursztyn, może być dobrym talizmanem na zdrowie. Jeżeli w dawnych czasach chciano wypędzić chorobę z domu, i to nie jest głupie, dlatego że jeżeli była to choroba wirusowa czy bakteryjna, to wszelkiego rodzaju jakby neutralizacje, co nam się wydaje magiczne, wtedy to były jedyne antyseptyki, tak? Na przykład palone jakieś liście, wierzbę, gronkowca wypędzić, okadzano siebie. I okadzanie bursztynem również w sprawach zdrowotnych przynosi bardzo dobre rezultaty. Także ten bursztyn tutaj mamy ochronę, oczyszczenie, wzmocnienie i zdrowotność. Czyli w zasadzie oprócz miłości mamy wszystko. Ja bardzo lubię takie rzeczy magiczne, które są dobre na wszystko. Dlatego, że jakby człowiek chciał mieć na każdą pierdołę rytualną wszystkie jakieś specyfiki i artefakty, to by umarł z braku miejsca. Natomiast tak jak olejek z werbeny w zasadzie na wszystkie intencje, tak samo bursztyn na bardzo, bardzo wiele intencji. No i przede wszystkim zapamiętajcie to. Trzeba go oczyszczać, bo szybko oddaje energię. Okadzanie używane do oczyszczania. Okadzanie używane do zdrowotności, co by wyrzucić negatywne rzeczy z pomieszczeń. Do magii dobrobytu stanowczo się nadaje. Noszony jako talizman pięknie chroni nasz splot słoneczny i łapie złe energie przed tym, jak złapie go nasza czakra, je nasza czakra, ale trzeba go po dniu oczyścić. Uwielbia sól, uwielbia słoną wodę. Jeżeli blaknie, samą sól to on, to jeszcze może nie do końca, to jest za duże stężenie, ale właśnie woda z solą to tak. Może nabrać z powrotem dobrej energii, możemy go z powrotem ożywić, jeżeli nam bursztyny zblakły. Właśnie woda z solą i uwielbia słońce, czyli możemy ładować go energetycznie na słońcu. Oczywiście potem, tak jak turmalin ma różne odmiany, bursztyn też ma różne odmiany, zielony bursztyn będzie bardziej prozdrowotny. Dlaczego? Bo zieleń jest kolorem zdrowia, tak jak siły archanioła Rafaela, czyli zielony, boski promień światła. Na przykład żółty będzie bardziej właśnie na solarny, na splot słoneczny. Ten taki brązowo-żółty może być na uziemienie, na takie wzmocnienie, czyli na sprawy dobrobytu. On jest wręcz złoty czasem, takie piękne, stare złoto. Także słuchajcie, pamiętajcie, że w magii analogia jest bardzo ważna, czyli coś jest podobne do czegoś, wtedy możemy to magicznie wykorzystać. I tak właśnie z bursztynem bywa. Tyle o bursztynie, moi kochani. Ja będę się z Wami żegnała. Dziękuję Wam bardzo za bycie i uczestniczenie. Pamiętajcie, że będę starała się robić i na Instagramie, i na Facebooku od czasu do czasu na grupie właśnie takie krótkie pogadanki, żeby jakieś krótkie informacje zyskać. Teraz zadowolona jestem, bo lecimy na dwa statywy i po prostu jedno gadanie, a dwa media mogą sobie posłuchać. Oczywiście wszystko znajdzie się na IGTV, wszystko znajdzie się na Facebooku, także można będzie do tego wrócić. Ja Wam dziękuję za bycie, za uczestniczenie. Buziaki dla Was, do zobaczenia. Z pierwszymi żegnam się z widzami z Facebooka. Do zobaczenia, moi kochani. Tutaj Facebooczek.